przynajmniej w dzisiejszym składzie KNF to jest dokładnie jakbyśmy mieli tutaj synonim Związku Banków Polskich. Niestety prezes Jastrzębski stwierdził, że ustawy frankowej nie będzie, co jest oczywiste, banki nie będą miały żadnego roszczenia korzystania z kapitału. Dzień dobry, witam serdecznie w ekspresie Frankowiczu. To już jest 28 maj, a więc ostatnia niedziela maja, a odcinek 131. A my w stałym składzie nic się u nas nie zmienia, czyli główny ekspert społeczności Życie Bez Kredytu Kamil Kwidosi oraz Zbigniew Furbański. Dzień dobry! Drodzy Państwo, rozpoczynamy od naszego ulubionego KNF. Premier, prezes Jastrzębski stwierdził, że ustawy frankowej nie będzie. Donosi Business Insider, prawda? Z... Podobno sprawdzonych źródeł, że no, KNF też zdaje sobie z tego sprawę, jaki wyrok zapadnie 15 czerwca w TSUE. To prawda, przy, przyjmijmy jednak trochę inną retorykę e, niż Business Insider. Powiedzmy sobie otwarcie, jak to było od samego początku, więc kilka miesięcy temu e, rozległo się bardzo dużo głosów, że otóż, e, ma być ustawa, bo KNF domaga się ustawy, która to rzekomo ma coś zmienić, co znaczy, że Frankowicze będą musieli płacić jakiś nie wiadomo jaki podatek od wygranych, czy tam jakieś inne były propozycje rzekome. Wiadomo, że to były tylko dyrdymałki, jak można tak to nazwać, i wiadomo było, że taka ustawa w ogóle nie może być rozpatrywana z uwagi na przepisy, które obowiązują w Unii Europejskiej, w Polsce, to znaczy nie może być tak skonstruowana ustawa, która zabierałaby realnie prawo dochodzenia swoich roszczeń konsumentom. No tutaj dużo na ten temat już mówiliśmy. No i co się okazało? Okazało się, że aby wyjść i przestać się już kompromitować przed pewnego rodzaju powiedzmy zdarzeniem, którym to zapewne należałoby powiąza powiązać z ogromną podwyżką, którą dostał przewodniczący KNF-u, czyli ponad 80 tysięcy złotych miesięcznie obecnie zarabia. Co przypomnimy, jest więcej niż prezydent i premier łącznie, czyli razem biorąc ich wynagrodzenia, a dodatkowo dostał Jednorazową premię 99 tysięcy. No Oczywiście czy to jest jeden do jednego zawycofanie się, nie wiem, natomiast wiem jedno, że od samego początku ta propozycja ustawy była absu absurdalna i w ogóle niemożliwa do przeprowadzenia. No i teraz KNF, o krakiem, mówiąc brzydko, wycofuje się z tego, wiedząc, że na pewno dużo więcej by przegrał po tym, jakby na koniec dnia taka informacja wypłynęła bezpośrednio z ministerstwa, niż jakby sam to zakwestionował. Także e, oczywiście czekamy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wiemy i e, też przewodniczący Jastrzębski wie jaki ten wyrok będzie, natomiast bez sensu byłoby dalsze już moim zdaniem e, e, brnięcie w tym zakłamaniu, czyli w, tym, w tej tezie o tym, że może być w ogóle jakakolwiek ustawa anty powiedzmy konsumencka, bo wiadomo, że taka w ogóle nie, ma, nie miałaby racji bytu. Ja się zastanawiam, czy tylko czy ta ustawa to był pomysł KNF, czy to nie był pomysł banków, a KNF był tylko pośrednikiem pomiędzy ale to przecież, ministerstwem, prawda? To a... przecież wszystko jedno i to samo. Czy KNF, czy banki, to przynajmniej w dzisiejszym składzie KNF to jest dokładnie jakbyśmy mieli tutaj synonim związku banków polskich. Niestety, ale czekaj, banki nie płacą KNF-owi. No, bezpośrednio płacą z obrotów, więc można powiedzieć, że płacą. No, tak akurat w Polsce jest skonstruowana ustawa, że płacą odsetek od obrotów. Natomiast no, fakt faktem jest, że są to jakoś skonstruowane jednak mechanizmy, które są legalne, tak to nazwijmy, więc nie można tego nazwać w taki sposób, że jest to jakiegoś rodzaju, nie wiem, łapówka, czy, czy, czy coś związane z jakimś tam, powiedzmy, wpływaniem na dany sektor. Bardziej chodzi o ideę, ideologię danego Przewodniczącego, i tutaj wiemy, że przewodniczący Jastrzębski, no, niestety, ale nie dba o to, żeby cały rynek był, a w szczególności konsumenci, konsumenci. chronieni od nieuczciwych praktyk rynkowych, bo pamiętajmy, my tutaj nie rozważamy w ogóle tezy, że na przykład jakiś produkt powinien być tańszy, bo konsument powinien mniej zapłacić, czy nie może być on taki drogi, bo bank za, za dużo zarabia. To taka rozmowa to mogłaby być dzisiaj otwarta na temat kredytów na, na, opartych na Wiborze. I on oczywiście jest gdzieś tam w tle. Wiele osób, już od dwóch lat, płaci ponad dwukrotnie większe raty, niż było to właśnie w momencie, kiedy zaciągnęli ten kredyt, ale. I tutaj pamiętajmy, że my mówimy o nieuczciwych praktykach rynkowych, czyli mówimy o sytuacji, w której to KNF, właśnie w formie między innymi wypowiedzi pana Jastrzębskiego, poniekąd chce legalizować, łącznie z tym, że proponuje jakieś abstrakcyjne w ogóle ugody, które nie są żadnymi ugodami, tylko właśnie formą za podpisania aneksu, czyli zalegalizowania tych nieuczciwych praktyk rynkowych, które jak wiemy są nieuczciwe dlatego, że mamy już ponad 400 wyroków, które o tym mówią, i naprawdę nie chciałbym w żaden sposób tutaj bezpośrednio już wypowiadać się, bo to nie jest moja rola. Niech to oceni już, powiedzmy, historię, jak się zachowuje na dzień dzisiejszy przewodniczący KNF-u i cały przez to jego urząd. Natomiast naprawdę chodzi tutaj o to, że my dyskutujemy o tym, że. KNF jako podmiot, który absolutnie powinien dbać o interes wszystkich uczestników rynku, absolutnie nie dba o konsumentów, dba tylko i wyłącznie o banki, które, umówmy się, że po prostu są nieuczciwe, bowiem stosowały nieuczciwe praktyki rynkowe, rażące, naruszające zasady współżycia społecznego. Koniec kropka. Przenieśmy się z KNF-u do TSUE. To zdecydowanie ciekawszy temat, bardziej pozytywny dla wszystkich frankowiczów. 15 czerwca wybieracie się do... Wy już 14 pojedziecie. Silna, tak jest. silna grupa, można powiedzieć, pod flagą społeczności Życie bez kredytu. Stała ekipa, czyli ty, Kasia Urbańska, Kinga Walicka i tak dalej. I, i tak, dalej. reporterka, tak będzie też. Zosia, będzie też Mariusz, no będzie cała ekipa, która zajmuje się przygotowaniem tego od strony też i mediów, bo też będziemy na żywo mieli oczywiście... A prezes Jastrzębski przynajmniej... będzie, myślisz? Myślę, że już teraz nie przyjedzie dostać, bo to byłby tak zwany dzban, to znaczy wiemy, że w październiku był i tam się stroszył, natomiast po tym, jak otrzymał odpowiedzi w tej dyskusji otwartej od sędziów Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej, to myślę, że drugi raz już nie pojedzie się tam kompromitować. Natomiast tak, no jedziemy, Ekipą. Mamy przynajmniej jeden webinar zaplanowany, a być może będzie ich więcej. Zobaczymy, jak uda nam się to technicznie rozwiązać. Natomiast na pewno bezpośrednio z sali obrad z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mamy przewidziany bezpośrednio webinar zaraz po ogłoszeniu wyroku, bo trzeba pamiętać, że tu będą dwa wyroki. Jeden wyrok oczywiście dotyczący korzystania z kapitału, i tu zakładamy, że co jest oczywiste, banki nie będą miały żadnego roszczenia, korzystania z kapitału, ale być może Trybunał przychyli się również do. Opinie Rzecznika Generalnego, co będzie prowadziło poniekąd do tego, że również konsumenci będą mogli dochodzić swoich roszczeń o czynienie, czy też o korzystanie z ich kapitału. To jest oczywiście pewnego rodzaju zaskoczenie, z którym już się od kilku miesięcy. Mierzymy, to znaczy przygotowujemy tego rodzaju roszczenia przeciwko bankom, i nawet są już one złożone w niektórych przypadkach. Natomiast to jeszcze oczywiście musimy chwilkę poczekać, co na ostatecznie na ten temat powie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast w drugiej sprawie, która się również pojawiła na wokandzie tego dnia, będzie prawdopodobnie wyrok w sprawie zabezpieczenia roszczenia, i tutaj na kanwie przypadku Getting, gdzie Getin na, na czas składania tego pytania prejudycjalnego przez sędziego Piotra Bednarczyka, z Wydziału Frankowego, czyli 28 Wydziału Cywilnego Sądu Krajowego w Warszawie. Właśnie to on zadał te pytanie, które dotyczy tego, czy w momencie, kiedy mamy restrukturyzację przymusową, może być udzielone zabezpieczenie niematerialne w stosunku do takiego podmiotu. Dzisiaj, oczywiście, wiemy, że Getty już jest. Na innym etapie jest już złożony wniosek o upadłość, ale tym bardziej w tej chwili to te, te pytanie na pewno nam pomoże, bo już przecież od kilku tygodni znowu sędziowie zaczęli wydawać zabezpieczenia, roszczenia w niektórych przypadkach przeciwko Getinowi. Oczywiście to nie jest jeszcze tak popularne, tak to nazwijmy, tak często się to nie zdarzy jak w przypadku innych banków, bo w przypadku innych banków mamy w zasadzie ponad 90% skuteczności. Natomiast no, na pewno jest to już duży oręż do walki, jeżeli tylko trybunał wypowie się korzystnie. A ja zakładam, że wypowie się korzystnie w stosunku do właśnie tego pytania prejudycjalnego, czyli że również Frankowicze z Getin w momencie składania pozwu o ustalenie nieważności umowy będą mogli jednocześnie złożyć wniosek o zabezpieczenie, właśnie z uwagi na to, że trybunał powie, że jest to możliwe, dlatego że zabezpieczenie nie chodzi tutaj o zabezpieczenie materialne, bo takiego oczywiście nie można robić na, na żadnym etapie postępowania czy upadłościowego, czy restrukturyzacyjnego, ale my tu mówimy o tym, żeby wstrzymać płatność rat Właśnie dzięki zabezpieczeniu roszczenia co do nieważności umowy. 15 czerwca, to już niedługo, za dwa tygodnie, jak znam życie, to ekipa RZBK już 14 rozpocznie nadawanie w na naszych social mediach, a więc pamiętajcie o naszych social mediach. Będzie oczywiście webinar. Podejrzewam, że już po wyroku 15, ale już od 14, jak tylko wylądują na lotnisku, podejrzewam, że będą na bieżąco Was wszystkich informować. Pamiętajcie także o naszych wszystkich socialbookach: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, jesteśmy obecni wszędzie tam, będziecie mogli na bieżąco śledzić wszystkie informacje związane z społecznością z najnowszymi wyrokami a jak wygrywamy to także zakładka na naszym blogu serdecznie zapraszamy Drodzy państwo pojawiła się książka druga książka Kamila Chwiedosika ale w wersji audiobook można już słuchać można zamawiać, tak? tak? jest, dokładnie. Oczywiście są dwie drogi. W tej chwili można kupić ten audiobook na stronie MPQ, do czego również przede wszystkim zachęcamy, ale jeżeli macie naszą aplikację, a w szczególności jeżeli macie aplikację w wersji premium, czyli z kodem, bo jesteście członkami naszej społeczności, to wtedy możecie przeczytać, przesłuchać tą całą książkę już oczywiście bezpłatnie. Natomiast jeżeli nie macie kodu premium do naszej aplikacji promocyjnej, pomocni, to wystarczy ściągnąć tą aplikację z czy Apple Store, czy z, właśnie dla Androidów ze sklepu Play i tam możecie odsłuchać przynajmniej trzy czy rozdziały tego audiobooka dotyczącego najnowszej książki, a dla wszystkich również bezpłatnie to już bez kodu. Możecie przesłuchać sobie całą książkę dotyczącą właśnie tego pierwszego tytułu mojego, czyli tej książki, która wyszła w zeszłym roku. No i ten audiobook jest do wysłuchania bezpłatnie w całości. Także zapraszam serdecznie do pobierania aplikacji i tam możecie bezpłatnie wysłuchać zarówno pierwszej książki w całości, jak i trzech rozdziałów książki drugiej, a jeżeli macie kod premium, to oczywiście cała książka również jest dla Was dostępna. Aplikacja Prawomocni Pomocni to tylko tak dla przypomnienia, tak jak Kamil wspominał, na iOS-a, czyli na iPhone'y i na Google, czyli na Android'a w sklepie Google Play. Drodzy Państwo, a teraz OBF, okiem byłej Frankowiczki, program Kasi Urbańskiej, a w nim Paweł Wichan, radca prawny który mówi o postępowaniu upadłościowym get getting. Zapraszamy do obejrzenia. Zdecydowanie jest to najwyższy czas tak naprawdę, bo gdy ktoś chce. Dochodzi swoich roszczeń przeciwko getinowi, to trzeba to robić teraz, dlatego że już jeśli to ogłoszenie upadłości już nastąpi, będzie to zdecydowanie utrudnione lub w niektórych przypadkach niemożliwe. Mhm. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w tym momencie Frankowicze, którzy już są w procesie z getinem, to, żeby. Dopełniali formalności, żeby uzyskiwali zaświadczenia odnośnie wszystkich swoich spłat. Oczywiście, jak będzie ogłoszenie upadłości, to postępowania sądowe będą na jakiś czas. Zawieszone, bo to się dzieje z, z urzędu, tak to tutaj przewiduje kodeks postępowania cywilnego, ale później one będą dalej toczyły się po prostu z udziałem syndyka masy upadłościowej, a już nie Getting Banku. Jednak właśnie te wierzytelności wszystkie muszą być zgłoszone wcześniej, żeby w ogóle była szansa na ich później egzekwowanie, dlatego że też w stosunku do Getting Banku na ten moment trudno nam przewidywać, ponieważ to nie jest taka sytuacja, że nie, nie ma żadnych widoków ani szans na, na egzekwowanie tych środków, ponieważ z tego z informacji, które, które my otrzymujemy, no Bank chociażby te poszczególne raty, większość kredytobiorców, znaczna część na pewno dalej spłacała te raty, więc... Ten więc majątek, one wchodzą do majątków. Wchodzą chyba. do majątku, więc majątek nie jest zerowy. Z tego, co mi też wiadomo... Getting Bank nie miał zadłużenia w stosunku do podmiotów, które są uprzywilejowane, czyli do, skarbu chociażby urzędu, do, do skarbu państwa, tak ogólnie można to przyjąć. Dlatego bardzo jest istotne właśnie też dla tych, którzy już są w procesach właśnie, żeby mogli określić wszystkie swoje wpłaty, które zostały uiszczone na rzecz Banku, a też w stosunku do tych, którzy jeszcze nie pozwali banku właśnie, żeby to, to robić, żeby co najmniej uzyskać zaświadczenie, a najlepiej wystąpić z powództwem, żeby ono już zaistniało i żeby można było zgłosić w odpowiednim momencie właśnie te wszystkie swoje wierzytelności w stosunku do, do Get Banku. Mhm. dziękujemy serdecznie Pawłowi Wichanowi i przechodzimy do pytań, do odpowiedzi na pytania pierwsze pytanie napisała Pani Sylwia, Kamil Gotowy Pani Kamilu, sąd w pierwszej instancji odrzucił wniosek o zabezpieczenie roszczenia, czy mogę składać ponownie wniosek o zabezpieczenie w apelacji? tak, co do wniosków o zabezpieczenie roszczenia w apelacji to my w zasadzie w ogóle nie składamy tych wniosków z uwagi na to, że sądy apelacyjne e, co do zasady nie wydają takich zabezpieczeń roszczeń. Co do w ogóle okoliczności ponownego złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia, to też jest dosyć wątpliwe. W zasadzie można by próbować tylko, jeżeli zmieniłyby się te okoliczności, które miały miejsce w momencie składania pierwszego wniosku. Bardzo rzadko sąd bierze pod uwagę to, że te okoliczności są na tyle istotne, żeby jeszcze raz rozstrzygnąć ten wniosek, natomiast no, koszty są potencjalnie też duże, bo w przypadku złożenia kolejnego wniosku można być również obciążonymi kosztami. Kosztami takiego postępowania. Także no, my nie zalecamy, tego nie robimy. Staramy się raczej, żeby składając już pierwszy raz ten wniosek, mieć przeświadczenie, czy jest sens go składać, czy też nie. Jeżeli nie ma sensu składać, to poczekać lepiej należy. Najczęściej jest to związane z tym, że albo coś jest w reprezentacji czynnej, czyli nie każdy kredytobiorca jest powiązany z tą sprawą, czy nie jest stroną powodową, albo też nie jest płacony kapitał, wtedy po prostu nie składamy tego wniosku, czekamy do momentu, aż będzie, będą spełnione wszystkie przesłanki, czyli kiedy będzie też udowodniony interes prawny i uprawdopodobnione roszczenie, w stosunku do wszystkich zainteresowanych czyli wszystkich kredytobiorców i wtedy faktycznie taki wniosek składamy bo wiemy właśnie i to jest odpowiedź na pytanie że drugi raz raczej taki wniosek nie będzie skuteczny Bardzo ci dziękuję w imieniu pani Sylwii przechodzimy do pana Bogdana Kredyt w Milenium Spłacam go po kursie średnim NBP. Czy to osłabia moją pozycję w wygraniu sprawy z bankiem? Nie, to w ogóle nie ma znaczenia. Wykonywanie umowy, czy pan spłaca w pośrednim kursie NBP, czy pośrednio po, po we franku. Zresztą przecież ostatnio mamy prawomocny wyrok też właśnie milenium, gdzie klient od samego początku spłacał franki i został, zostały zasądzone mu wszystkie franki. Dlaczego? Dlatego że umowa jest nieważna z mocy prawa od samego początku. Mówię o tym między innymi uchwała Sądu Najwyższego 30 21 z 7 maja 2021 roku i wiemy, że tutaj wystarczy, że sąd zweryfikuje, że w umowie są klauzule niedozwolone, które właśnie prowadzą do braku możliwości po ich wyeliminowaniu oczywiście braku możliwości dalszego wykonywania tej umowy, czyli jeżeli umowa powiedzmy uzarania od samego początku jest po prostu nieważna, no to trudno sobie wyobrazić, że wykonywanie tej umowy miałoby jakikolwiek wpływ na jej ważność bądź jej nieważność. De facto to oznacza, że spłata bezpośrednio we franku, czy też pośrednim kursie NDP nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, teraz Kinga Walicka to ostatni punkt naszego programu. Kinga zawsze mówi: Ostatni będą pierwszymi zobaczymy, może tak się kiedyś wydarzy. A tymczasem zapraszam do obejrzenia, do zobaczenia, co słychać u Prawomocnych, pomocnych. Omówię dzisiaj bardzo ostatnio gorący temat a mianowicie ustawy frankowej. O co w niej dokładnie chodzi, skąd wziął się pomysł na nią i dla kogo została ona stworzona albo miała dla kogo być wsparciem? Macie dużo pytań w tym temacie, więc prawomocni pomocni śpieszą Wam z pomocą. Spójrzmy najpierw na krótki zarys historyczny. Bo pierwsza ustawa frankowa, zwana zresztą prezydencką ustawą frankową, weszła w życie 4 lipca 2019 roku i potem była nowelizowana na początku 2020 roku. Jej głównym celem była regulacja sposobu udzielania wsparcia kredytobiorcom borykającym się z problemami finansowymi i brakiem możliwości spłacenia zaciągniętych zobowiązań. Co ważne podkreślenia, to jest, że była skierowana zarówno do złotówkowiczów, jak i do frankowiczów. Aby móc z niej skorzystać, należało spełnić szereg wyśrubowanych warunków, a benefitem była nieoprocentowana pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na okres 36 miesięcy w maksymalnej wysokości 72 tysięcy złotych, którą należało spłacić przez kolejne 12 lat w 144 ratach. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ustawowe wsparcie frankowiczów którzy do dzisiaj nie doczekali się jakiejkolwiek ochrony ani przez państwo, czyli ustawodawcę, ani przez urząd, jakim jest KNF, który, jak widać, wyłącznie w teorii nadzoruje instytucje finansowe w Polsce i czuwa nad przejrzystością rynku finansowego. Ostatnio temat ustawy frankowej znowu zaczął być szeroko omawiany. Tylko tym razem, nie dlatego, że konsumenci kolejny raz domagają się pomocy, o nie, po wielokrotnych obietnicach wsparcia Frankowiczów pozostało tylko well, wspomnienie. Bo jak zwykle, przez ponad 15 lat nic nie zostało zrobione, a ludzie zostali pozostawieni sami sobie. Wtedy to zdani kompletnie na siebie Frankowicze wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli pozywać banki, kierując sprawy do sądów. Na marginesie zrobili oni dokładnie to, co KNF polecił mi zrobić w 2009 roku, w swoim piśmie, twierdząc, że nie może jako instytucja ingerować w sprawy pomiędzy mną a bankiem i poleca mi skierować sprawę sporu do sądu. Ciekawe, prawda? Jak dobrze, że możemy liczyć na samych siebie system sądownictwa w Polsce oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo nie do końca na ustawodawcę, który powinien dbać o przejrzystość takich instytucji jak banki. Teraz ustawy frankowej domagają się kto? Banki. Jak o tym usłyszałam pierwszy raz, to mimowe odjęło i myślałam, że w głowie mi się prze, prze, przewracało albo źle coś przeczytałam. Przecież to jest kompletna. Farsa. To jest tak, jakby ktoś powiedział, że film Wie Wiedźmin z 2001 roku powinien dostać Oscara za efekty specjalne. Serio? Jak bankowe Eldorado trwało w najlepsze i banki bez pardonu zabierały ludziom ostatnie grosze, jak nikt jeszcze wtedy nie słyszał o pozwach frankowych, to banki nie były zainteresowane żadną ustawą frankową, która by nam pomagała. Ba, one nawet nie były zainteresowane ugodą. Nie były zainteresowane również jakąkolwiek z nami rozmową. Znowu jestem tego najlepszym przykładem. W 2009 roku w odpowiedzi na moją skargę skierowaną do MBanku, iż moja umowa jest nieuczciwa, MBank napisał do mnie, iż jest ona zgodna z prawem, a moje oprocentowanie odzwierciedla sytuację rynkową. I tu cytuję. M-Bank finansuje kredyty indeksowane kursem franka szwajcarskiego poprzez średnioterminowe pożyczki zaciągane na kilkuletnie okresy, średnio od 3 do 5 lat. Koszt finansowania kredytu, który ze względu na sytuację na rynkach finansowych Unii, w tym Polski, w ciągu ostatnich 24 miesięcy wzrósł dziesięciokrotnie. I to w 2009 roku. W efekcie koszt kredytu udzielonego kilka lat temu znacznie wzrasta. Wow! Przepraszam. Ale to są jawne bzdury i czyste herezje. Nikt tutaj nikomu żadnych franków nie pożyczał. Ani bank ich nie pożyczał od nikogo, ani mi ich nie przekazywał, więc bank nie finansował żadnych pożyczek walutowych. Jest to czysta herezja. Bank na czysto zarabiał na oprocentowaniu, na przeliczaniu kredytu z franków na złotówki, na spredzie, na dodatkowych opłatach, ubezpieczeniach i całe ryzyko przesunął na mnie. I zrobił, zarobił na tym krocie. Teraz banki oczekują, iż ustawodawca wprowadzi korzystną dla nich ustawę, zabezpieczając ich interesy w czasach, kiedy bankowe Eldorado się skończyło, a konsumenci dochodzą swoich racji w sądach. Zamysł tej banksterskiej ustawy frankowej przewidywał, nic innego jak przymusowe zawieranie ugód z bankami, w rezultacie których Frankowicze zyskaliby zdecydowanie mniej niż obecnie idąc do sądu. Dodatkowo miała ona chronić banki przed skutkami orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wynagrodzenia o korzystanie z kapitału, które, jak można się spodziewać, będzie niekorzystne dla banków, co w rezultacie zaowocuje nową falą pozwów. Pan Jacek Jastrzębski, który zamiast zapewniać bezinteresowne wsparcie wszystkim uczestnikom rynku finansowego, wziął sobie jak widać za cel wspieranie swoich popleczników, czyli banki. No nic dziwnego, w końcu to one płacą jego pensję, powiedziałabym wręcz wygórowaną. Na całe szczęście nie ma teraz mowy o przyjęciu ustawy frankowej, zabezpieczającej banki i ich interesy, przynajmniej do jesieni. A pan Jastrzębski przestał w końcu po swoich zeszłorocznych popisach w CUE na nas wszystkich straszyć upadłością całego sektora bankowego. Wystarczy spojrzeć na ich ostatnie rekordowe zyski. I tu przypomnę, że te zyski to pomimo dziesiątek tysięcy pozwów właśnie Frankowiczów. System bankowy w Polsce ma się świetnie. A tak na marginesie, panie Jastrzębski, Frankowiczom należy się nie tylko uczciwe z nimi rozliczenie, ale i finansowa rekompensata za stracone prawie dwie dekady z życia. Jak mówi klasyk, te pieniądze, panie Jastrzębski, im się po prostu należą, a nie bankom, które według pana wykorzystają te fundusze na rozwój naszej gospodarki. Pieniądze banków pracują i będą pracować wyłącznie dla banków. Koniec kropka. Tak było, jest i będzie. Chyba nikt już nie wierzy w pana wywody, że zaproponowane przez pana rozwiązanie jest uczciwe i zbalansowane dla nas wszystkich. Nadszedł czas rozliczeń i to banki winny się rozliczyć z ludźmi, których w imię prawa latami pozbawiały dorobku życia. Koniec z dwulicowością i obłudą. Idziemy po was i rozliczymy się z wami tak jak wy z nami. Drodzy Państwo i to już wszystko co przygotowaliśmy na niedzielę 28 maja. Widzimy się za tydzień oczywiście, także w niedzielę punktualnie o 12 w południe. Dziękuję Ci Kamil serdecznie. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia.